Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszej recenzji przygotowałem dla Was kolejną magię od ASICS-a. Mamy wakacje, a więc czas na recenzję ASICS Magic Speed 4. Nie bez powodu mam na sobie koszulkę startową, ponieważ ASICS Magic Speed 4 to jest but treningowo-startowy, który waży 242 gramy, ma 8 mm dropu i jest jedną z najtańszych startówek albo butów treningowo-startowych na pełnym karbonie tej klasy. W zeszłym roku recenzowałem dla Was ASICS-a Magic Speed 3, model, który był jednym z ciekawszych wyborów na dystansę 5-10 km, jeśli chodzi o zawody. Idź, błagam Cię, zostaw ten mikrofon. Czwarta generacja Magic Speeda przedstawia się zgoła inaczej. Wszystko tutaj urosło, wszystko tutaj się zmieniło. Nie ma kontynuacji, jest całkowicie nowa konstrukcja, która w tym momencie może być bardziej określana jako but treningowy na mocne bieganie i startowy dla początkujących lub też średnio zaawansowanych biegaczy. Przechodząc do podeszwy wewnętrznej, od której sobie zaczniemy, mamy tutaj oznaczenie FF Turbo. Oznacza to w skrócie, że w tym bucie znajduje się pianka Peba, czyli ta najbardziej sprężysta, miękka i dynamiczna pianka, która jest w butach karbonowych. Ale na pierwszy rzut oka tak naprawdę oznaczenie nas troszeczkę myli. Pomiary durometrem wskazują jednoznacznie, że niezależnie od tego, czy mierzymy piętę czy śródstopie, wynik jest w miarę ten sam i oznacza w skrócie, że mamy do czynienia z pianką FF Blast Plus, czyli tą samą, która była w poprzednich Magic Speedach, czyli pianką raczej sugerowaną do butów, powiedzmy, treningowo-startowych bądź też treningowych. Natomiast FF Turbo, czyli pianka Peba, znajduje się głęboko ukryta w strefie śródstopia. Jest czymś w rodzaju takiego wkładu wewnętrznego, zabudowanego ze wszystkich stron pianką Blast Plus. To jest o tyle dziwny zabieg, ponieważ brandowanie dużym napisem, dużym logo FF Turbo oznaczałoby, że mamy Magic Speeda na pełnym turbo, ale tak nie jest. Peby jest tutaj część, tak naprawdę większość podeszwy wewnętrznej zajmuje pianka zmodyfikowana, ale super miękka pianka EVA. Oczywiście między dwoma grubymi warstwami pianki znajduje się pełna płytka z włókna węglowego, a więc można powiedzieć, że mamy tutaj pełny karbon. Natomiast kolejną bardzo dużą zmianą względem trzeciego Magic Speeda jest grubość podeszwy wewnętrznej, która niestety w tej generacji nie jest już tak zwaną legalną wysokością, ponieważ w pięcie mamy ponad 4 cm wysokości bądź też grubości pianki podeszwowej. Co prawda dalej mamy 8 mm drop, który jak najbardziej czuć i nie jest przekłamany, natomiast ta grubość podeszwy oznacza, że nie będziemy mogli w tym bucie na przykład brać udziału w żadnych mistrzostwach bądź też biegach, w których chcielibyśmy pobijać jakieś rekordy bądź też zajmować oficjalne miejsca na zawodach. Czyli jeżeli startujecie na przykład w mistrzostwach Polski na 5 czy 10 km, to nie możecie biegać w tym bucie, ponieważ wasz wynik zostanie nieuznany. Od spodu klasycznie mamy dosyć dużo gumy bieżnikowej, gumy ASICS Grip o nieco innej gęstości. To jest nieco inna mieszanka niż ta z butów trailowych, natomiast dalej ma właściwości świetne, jeśli chodzi o przyczepność na mokrym i jest bardzo, bardzo trwała. Od spodu również mamy ekspozycję płytki karbonowej przez małą dziurkę, która dzięki temu też zaoszczędza nam troszeczkę na wadze tego buta, która i tak jest dosyć wysoka, moim zdaniem. Bo 240 gramów to jest waga butów treningowo-startowych, całkiem szybkich, pozwalających na szybkie bieganie, ale do startówek, które chcielibyśmy, żeby ważyły około 200 gramów, dużo brakuje. Dodam, że podeszwa wewnętrzna jest też odpowiednio szeroka z przodu, a sam rocker, tak zwana kołyska biegowa, jest odpowiednio charakterystycznie agresywna, jak w innych butach startowych z płytką karbonową. Bardzo dużą zmianą, moim zdaniem nie do końca na plus, jest nowa cholewka z siateczki mesh. Typowa siateczka wykorzystana z butów treningowych. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest to ta fantastyczna wyścigowa siateczka z monofilamentowego meszu, która była nie tylko w trzeciej generacji Magic Speeda, ale była też w Meta Speed Skyach, Edge'ach i po prostu we wszystkich tych super startowych butach ASICS-a. Siateczka mesh to nie jest nic złego, nie zrozumcie mnie źle, bo jest przyjemniejsza dla stopy, w niektórych przypadkach może być bardziej trwała, może być równie dobrze wentylowana, ale to jednak nie jest to, co w typowej startówce. Bez zmian mamy tutaj płaski język, który dobrze układa się na podbiciu, dosyć zwykłe, ale dobrze zawiązujące się sznurowadła.
No i zapiętek, który jest bardzo sztywny, wręcz twardy. I ten zapiętek jest, powiedziałbym, jeden wyciągnięty swoją sztywnością i konstrukcją z butów treningowych. Natomiast ilość gąbki oraz sposób wszycia go od strony wewnętrznej jest taki sam jak w Magic Speedach trzeciej generacji. Należy oczywiście dodać, że kolorystyka tego buta nawiązuje do igrzysk olimpijskich w Paryżu i taką kolorystykę będą miały też inne buty dedykowane nie tylko startom w zawodach, ale też treningowe buty na ten sezon Asicsa, których już nie mogę się doczekać. To teraz przejdźmy sobie do kwestii praktycznych, jak w tym bucie się biega, jak porównałbym go właśnie z trzecią generacją Magic Speeda. Zacznijmy sobie może od spokojnego tempa, wolnego biegu, po twardej nawierzchni, po kostce, asfalcie, czyli coś, co towarzyszy nam na co dzień. Wrażenie, jakie sprawia Magic Speed w pierwszym kontakcie, myślę, że u każdego będzie takie samo. Mamy tutaj raczej uczucie sztywnego, dosyć twardego buta, który bardzo dobrze izoluje nas od podłoża. Jest to twardość, która później przy większej prędkości dobrze odda, no i sprawi, że będziemy mogli biegać odpowiednio szybko. No i faktycznie tak jest, bo podczas takiego spokojnego tempa 5:30-6:0, gdy robimy truch, gdy zaczynamy fazę rozgrzewkową, fazę wprowadzającą do fazy zasadniczej treningu, uczucia mam dosyć mieszane, bo nie jest najprzyjemniej na świecie, ale jest całkiem stabilnie. Ten but nabiera charakteru dopiero w momencie, kiedy przyspieszymy do tempa powyżej 4 minut 30 sekund, chociaż mi prywatnie najlepiej biegało się w momencie, gdy osiągałem tempo 4 minuty 3:45, a w ogóle super było, gdy biegałem w tempie 3:30. Co oznacza, że znacznie mocniejszy biegacz ode mnie, który spokojnie piątkę pokonuje w 16-17 minut, również poczuje się w nim świetnie i but wcale nie będzie mu ciążył na dużych prędkościach. Natomiast ze względu na cenę, którą tutaj mamy, ten but prawdopodobnie będzie sprzedawał się dużo, dużo lepiej u amatorów, którzy nie biegają aż tak szybko. Wolniejsi biegacze na pewno skorzystają z tego buta bardzo dobrze w tempach między 4 minuty a 5 minut na kilometr, praktycznie niezależnie od dystansu, aczkolwiek moim zdaniem będzie to but najlepszy do maksymalnie półmaratonu. Maraton może być dla niego czymś ponad jego możliwości, ale nie pod tym względem, że, nie wiem, zabraknie tu amortyzacji, a raczej pod kątem tego, że biegacze amatorzy będą potrzebowali więcej komfortu, mniej sztywności, która w tym bucie jest, aczkolwiek nie wiadomo, jak te pianki zachowają się na przykład w momencie, kiedy but będzie miał nabiegane 100-150 km. Możliwe, że będzie troszkę bardziej miękko, ta podeszwa lepiej ułoży się do stopy i po prostu będzie w nim milej pokonywać dłuższe dystanse. Jeżeli możecie pozwolić sobie na kilka par butów, to dla mnie Magic Speed jest świetnym partnerem mocnych treningów, zabaw biegowych, interwałów, biegów progowych, tam gdzie musimy dać siebie więcej i potrzebujemy dodatkowego wsparcia buta lub chcemy, żeby ten but nam pomagał utrzymać te prędkości lub też nawet troszkę nas przyspieszył. Sam z wielką przyjemnością właśnie testowałem go m.in. na bieżni lekkoatletycznej i na tartanie. Spisywał się świetnie nie tylko na prostej, ale też na zakrętach i tam był bardzo stabilny, co nie jest z definicji u wszystkich karbonów takie samo. Część z butów startowych cierpi na efekt zbyt miękkiej lub wąskiej pięty i podczas mocniejszych wiraży czujemy, że ta stopa próbuje gdzieś uciekać lub czujemy na przykład większe obciążenie w kolanie czy stawie skokowym. Tutaj tego nie ma, but świetnie sobie radzi w zakrętach na większych prędkościach i bardzo dobrze radzi sobie, gdy biegniemy po prostu po prostej. Można powiedzieć, że jest to dosyć wszechstronny but treningowo-startowy, ale dalej ta wszechstronność dotyczy przede wszystkim startów na dystansie od piątki do półmaratonu plus wszystkich mocnych treningów na szybszym tempie. I tego buta poleciłbym praktycznie każdemu biegaczowi, nawet zbliżającemu się masą ciała do 100 kg, oczywiście jeżeli jest to prawidłowa masa ciała, który szuka buta karbonowego, który będzie odpowiednio dynamiczny dla niego, który będzie trwały, bo myślę, że ta trwałość tego buta będzie mocną stroną i takiego, który też da sporo miejsca stopie, bo o tym nie wspomniałem na początku, ponieważ w Magic Speedach czwartej generacji mamy więcej miejsca, jest on troszeczkę szerszy niż trzecia generacja i przede wszystkim moim zdaniem jest nieco większy. W trzeciej generacji Magic Speeda miałem wrażenie, że w rozmiarze 9 amerykańskim, czyli 27 cm, miałem co najwyżej 0,5 cm zapasu, gdzie zwykle mam około centymetra, natomiast tutaj dziewiątka amerykańska leży tak jak wszystkie buty treningowe, daje sporo miejsca z przodu i jest dosyć szeroka. Podsumowując, nowy Magic Speed czwartej generacji jest butem przede wszystkim treningowo-startowym, który świetnie spisze się na dystansie do półmaratonu, praktycznie u każdego biegacza niezależnie od poziomu zaawansowania, ale nie liczyłbym tutaj na regularne bicie życiówek, ponieważ mamy 240 g buta, a wiele karbonów wyższej klasy
waży nawet poniżej 200 gramów. Niemniej, jeżeli chcecie sprawić sobie wasze pierwsze buty z płytką, poczuć co to znaczy bieganie w bucie karbonowym, mieć prawdziwą startówkę w swojej kolekcji butów, bądź po prostu startówkę na wasze przyszłe zawody, to Magic Speed moim zdaniem będzie bardzo fajną opcją w tym budżecie. Jeżeli chcecie przymierzyć Magic Speeda, kupić go, bądź zasięgnąć mojej porady w doborze butów do biegania, to serdecznie zapraszam do sklepu, w którym pracuję, czyli do Studio Sport na warszawskim Żoliborzu, gdzie spotkacie mnie od poniedziałku do piątku i też w niektóre soboty. Także bardzo wam dziękuję za to, że byliście ze mną w tej recenzji i do zobaczenia za tydzień w kolejnym filmie. Cześć!